My jako komunalny zakład sprzątaliśmy ten teren z gałęzi. Jak już kończyliśmy palić i znaczy chcieliśmy już, zaczynaliśmy już uprzątywać ten teren ze śmieci. No nie stąd, nie zowąd. Przyjechała policja, jakiś pan, nie wiem czy to dziennikarz, czy nie wiem jak nawet nazwać, i oraz pracownicy WIOŚ-u. No i policja nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości. Z tego co wiem, zostaliśmy tylko po uczeniu, żeby nie palić nic innego poza gałęziami. Innego zdania byli pracownicy WIOŚ-u. W popiele dostrzegli metalowe części pochodzące z jednej ze spalonych opon i właśnie za to dyrektor zakładu otrzymał mandat w wysokości 500 zł, który przyjął. Jak tłumaczy Stanisław Zamorski, owe opony zostały przez kogoś podrzucone w nocy, ponieważ w ognisku rozpalonym przez jego pracowników miały znajdować się jedynie gałęzie. Teraz pracownicy zakładu porządkują ten teren. Docelowo mają tam zostać umieszczone tabliczki zakazujące wywozu śmieci i być może ogrodzenie.